Już wkrótce ten wyczekiwany dzień. Rozpoczęcie zmagań w fazie grupowej tegorocznego mundialu. Kto zacznie od pozytywnego akcentu? Lusail Stadium pęka w szwach. Tego nie można przegapić. Zapraszamy Państwa na relację z meczu, który za chwilę rozpocznie się na Lusail Stadium. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaczynają nam się te Mistrzostwa Świata. Dzisiaj pierwsze mecze grupowe. Reprezentacja Danii zagra dziś z Tunezją. Tak jak Tomek, ja również witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie fazy grupowej. Tu nie ma nudnych meczów, tu nie ma gry o pietruszkę. To są Mistrzostwa Świata. Przed Państwem skład reprezentacji Danii. W bramce Kasper Schmeichel, w obronie Andreas Christensen wystąpi obok Simona Kjera. Pierre-Emil Højbjerg oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. Kasper Dolberg wystąpi zaś w ataku. Oto na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Eriksen, tu może być gol! Bramka! Mamy gola już na starcie! Dobra to prognoza na resztę meczu. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Świata zawsze jest wiele niewiadomych. Jak Twoim zdaniem potoczy się rywalizacja w tej grupie? Francja nie bez przyczyny uchodzi za jednego z faworytów turnieju. Reprezentacja trójkolorowych powinna spokojnie zapewnić sobie awans do dalszej fazy, bo wydaje się nie mieć słabych punktów. Sędzia wyraźnie daje do zrozumienia, że taka gra będzie tu karana. Ale na samym początku wstrzymała się od wlepienia kartki. Bramkarz w opałach. I jak widzimy, bez trudu teraz broni tę piłkę. Myślę, że ten rzut wolny można, nawet trzeba było wykonać znacznie lepiej. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację.
w okolice jedenastki, teraz wrzuca. Ten atak wziął w łeb. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Oglądamy raz jeszcze tego gola, o którym jutro rano będą mówić wszyscy. Rzadko się widuje równie piękne bramki z powietrza po perfekcyjnym uderzeniu, mocno i z daleka. Coś pięknego, Tomku, coś pięknego. No to mamy 2-0. Elieskiri. Kazri. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Kazri. To może być gol! No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo, wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Teraz z rogu na 11 metr. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Mikkel Damsgaard. Thomas Delaney. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Piłka poza boiskiem. Out. Kazri. Łabi Kazri. Teraz piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Joachim Meyle. Piłka do Damsgaarda. Dania coraz bliżej pola karnego rywali. Piłkę ma teraz Delaney. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać ślizgi. Pierwsza połowa meczu na stadionie Lusail jest już za nami. Mamy teraz przed oczami analizę gry Christiana Eriksena i trzeba powiedzieć, że statystyki tylko potwierdzają wrażenie, że dziś rozgrywa dobre spotkanie. Tego właśnie należy oczekiwać od graczy ofensywnych. Absorbowanie defensywy, szukanie sobie miejsca w polu karnym, skuteczność. W ten oto sposób oba zespoły rozpoczynają swoją przygodę w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. Thomas Delaney z piłką. Dobra interwencja, strzał gorszy. Sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny.
Teraz Christian Eriksen. Strzał z wolnego w mur. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przelobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się. Na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dobrze teraz bramkarz broni ten strzał z dystansu. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Dośrodkowanie w pole karne. Ale to teraz zepsuł. Wymarzona okazja, krótki dystans. Żeby tak przestrzelić... Zabrakło zimnej krwi, wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Skiri. Wciąż prą naprzód, z tej mąki może być chleb. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Może robić wrażenie, jak Duńczycy utrzymują się przy piłce. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście, gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. No tak, i właśnie mamy kolejną obiecującą akcję. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Zablokowana teraz próba strzału. Hojbier. Piłkę dostał Daniel Vaz. Ze skrzydła w szesnastkę. To nie było skuteczne wybicie. Nie może chybić. Nie ma. Ale nieźle postraszył tą bombą. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Strzał z daleka! Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. No i co? Zamiast posiadania strata. Simon Kjær. Andreas Christensen. Daniel Vaz. Rzutka piłki w szesnastkę. Blokuje to bez trudu. Kłopot z rozegraniem. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Dobrze się tu teraz zastawia. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.